Join us! Immortality awaits you! Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, to jest drugi materiał z Diablo Immortal. Skończyliśmy w tym miejscu, mamy jak widzicie 11 poziom, tak wygląda nasza postać. Chyba się coś pozmieniało, bo mamy inne kusze, ale to dlatego, że odkryłem pewną rzecz tutaj, tego wam nie pokazywałem, ale to nie jest tutaj. Tylko tutaj mamy na przykład nagrody, które możemy sobie odebrać za to, że pobrałem grę. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj otrzymaliśmy złoto i złom. To się pojawiło, tego wam nie pokazywałem. I tu mamy jeszcze pierwszy zabity wróg dnia. Pokonaj co najmniej jednego potwora dziennie, aby zdobyć darmową nagrodę. To otrzymałem, tylko nie wiem czemu tego nie mam w ekwipunku. Kolejną nagrodą jest tutaj tajemniczy pierścień. Także musimy jakiegoś potwora zabić. To jest fantastyczne, że ta postać jest naprawdę duża. Grafika jest naprawdę wyrazista, szczegółowa, ładna. Możemy tę postać obracać. Brakuje nam tutaj jeszcze butów, pierścieni i naszyjnika, więc to też by się przydało zdobyć. To jest mapa taka... Czekajcie, jak... O, a to jest mapa świata. Tych lokacji nie jest dużo, bo mamy tutaj, widzicie, cmentarz popielnych, Mroczna Knieja, Góra Zawań, Zamarznięta Tundra i tutaj mamy jeszcze dwie lokacje i tu jeszcze jest jedna, więc... No zobaczymy, no... Będziemy grać dalej, bo gra się przyjemnie. Dobrze, że nie ma w tym momencie tego... Tego czata tutaj durnego. O, żeby to codzienną nagrodę. Mamy napierdnik. Kliknij, aby wyświetlić nowe elementy kosmetyczne. Czekajcie, gdzie mnie to wywala? Element ozdobne. Tutaj. Strażnicy Paktu Chora Dreamów oddali swe życie sprawiedliwości, a swe zaklęcia, a swe zaklęte szaty powierzyli przyszłości. Zdejmij. Aha. Tak wygląda nasza postać. Bez pancerza. Ale może być, to czego mam tego nie zakładać. Tak samo tutaj widzicie, mamy te kusze standardowe. Możemy wyposażyć się w takie. A i tu mamy teleport, tak, do miasta. Dobra, spoko. Czemu nie mam grać z takim pancerzu i takiej broni? Fajnie się morduje potwory. Grafika prawie jak w Diablo 3, niewiele się różni. Kupiecki trakt. Czekajcie, bo tutaj... Aha, cmentarz popielnych. Dobra, zanim tam pójdziemy... W ogóle... Aha, idź na cmentarz popielnych. Zaraz tam pójdziemy. Wiecie co, ja tutaj nie pamiętam, żebym tutaj był. Aha, byłem tutaj. Dobra. Tu żeśmy chyba byli. Drzewny. Szybko się zdobywa poziomy, to trzeba przyznać. Mam 11 już poziom po 30 minutach grania. No, może 35. Dobra, idziemy na cmentarz. Nie ma na co czekać. Kupiecki trakt. Jako, że gra jest za darmo, to czemu mam nie zagrać? Zobaczymy, z kim tu przyjdzie nam walczyć. Oh shit. No, no.
Gra jest podobno bardzo nastawiona na ten pas bandyty, nowe zadanie. Czekajcie, gdzie mamy w ogóle questy? A, kół to wziąłem apteczkę, kurde, niepotrzebnie. Okej, okay, past, zdrowie, tutaj mamy 160, wyposaż. To jest fajne, że jak jakiś przedmiot jest lepszy, to mamy tutaj szczałeczkę taką zieloną. A gdzie są zadania? Tutaj. Główne zadanie, ożywieńcy, porozmawiaj z Saminą, uratowanie kobiety jest... Uratowana kobieta jest wdzięczna za pomoc, może wie co się dzieje u popielnych. Dobra, porozmawiamy. Dziękuję Akarat za twoją pomoc, ale mój husband, on still in danger. Our home is to the northwest. He's all alone with those bandits. Please don't worry about me. Help him. Pojawiły się te nagrobki. Dotknij, by śledzić. Dotknij. Z kuszą idzie ta laseczka. Twoja stara? Tak, to twoja stara. Dobre. Wiecie co podobno słabe w tej grze? Że jak mamy jakieś zadanie i musimy kogoś załatwić, jakiegoś potwora, i przyjdzie jakiś NPC i załatwi tego potwora, to później podobno trzeba czekać kilka minut, żeby się potwory zrespiły. Może tutaj pod tym względem potem gra jest nieprzemyślana za bardzo. Ożywieńcy. Dobra, no to czy... Dotknij, aby zatrzymać śledzenie zadań. A nie chcę tego dotykać nic. Kurde, patrzcie, nie mogę tego wyłączyć. Dobra, czekajcie. Gra mnie rozprasza. Powiem, że generalnie taką grę chcę sobie pograć na smartfonie podczas jazdy autobusem czy pociągiem. To jest kapitalna sprawa. Miałem grać magiem, to wam mówiłem już. Ale nie gramy magiem, bo magiem sobie zagramy w Diablo 4. Zdecydowałem się na... Wiecie co, może nie będziemy za bardzo odchodzić od mapy. Bo w sumie, bo tu może się okazać, że będzie jakaś misja i będę musiał tu wrócić drugi raz. No, w sumie skupmy się na zadaniu. Maksymalny poziom to chyba 60. To także powiem wam, że nie wiem, po 5 godzinach grania już będę miał maksymalny poziom. Tak trochę to dziwnie, nie? Na dole tutaj, ja wam to zasłaniam trochę, ale mamy pasek doświadczenia. Nie mogę spokojnie pogadać, tylko mnie atakował jakiś NPC. Nie potrzebuję twojej pomocy. Ale fajnie się gra tym webkiem. No, nie mogę przejść. Gra jest kurde mroczna, nie jest kolorowa. Dużo osób narzekało na Diablo 3, że jest kolorowe. Tutaj właśnie to już poprawili.
Co tu się działo? Zabij Gordony, hieny. A thousand blessings upon you, friend. Ashwald's always had the occasional bandit. Nothing like this, though. What luck brings you to my door? I have my reasons. Seems Ashwald has become overrun with the undead. Do you know anything about that? Aye. The whole guard's been fighting them for weeks. My son joined up at the Crypt of Honor Dead just this morning. If you find him, I'm certain he can tell you more. Grobowe światło, nowa nagroda za zadanie. O, 10 tysięcy. A, to już mamy ten. Czekajcie, bo to jest lepsze. 43. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie taką postacią, w następnym już sobie zmienię na ten klasyczny wygląd. Sklep mnie nie interesuje, zdobyte wieczne kule. Zdobądź ich więcej, nie chcę zdobyć więcej kul, wiecie, chciałem zrobić jedną rzecz. Tu mamy umiejętności, tak? Ranga trzecia, ranga druga, ranga trzecia. A to jest kontrola, to jest obrażenia, podtrzymywania, obrażenia. I to mamy już trzeci poziom. Tych umiejętności wszystkich jest, widzicie, jak sporo, bo aż, no nie wiem, 12, 10, więc nie ma co narzekać. A questy, czekajcie, jak jest questy? J? Wymagany uczeń, syn ogrodnika został niedawno powołany do lokalnej straży, radzi ci udać się do krypty czcigodnych zmarłych, aby dowiedzieć się więcej. Dobra. Abyśmy tędy przeszli? Ej, co to jest to w ogóle? Kapliczka wzmocnienia, a! Fajne. Przejdźmy tędy, bo tu nie byłem. O kurde, jak to zna... Wow! Agresja. Zawaliste. Kurde, jaki czad. Dobra, ta postać jest, powiem wam. Barbarzyńcą, kurczę, bym grał, no to wiadomo, tam jakieś trąby powietrzne, jakieś skoki pewnie by były. Generalnie ta gra jest stworzona w ten sposób, żeby każdą postacią zagrać i przejść grę. Hidden. The dead deserve their rest. Wrong answer. The dead serve me. A fact you will learn soon enough. Let us. It's your turn. So I suggest you speak quickly. Where is the tomb? I don't know. None of us do. Only the Queen's handmaiden knew its location, I swear. Lethys, stop this! Your wanton disregard for life ends here. You will be brought to justice. So, how I tire of your jealous attempts to suppress my potential. Now with the power of the World Stone at my command, I will obtain true dominion over the dead. Your entire lethargic order will be swept away and replaced by one with the ambition to reshape this corrupt world. You are a relic, old man, and you are no longer needed. Idź do krypty. O, cholera.
Kto mnie tak trzepnął? Ten duszek? Kurde. Gra się zaczęła robić. It appears I must go and teach my former student another painful lesson. The guard still lives, it seems. I leave him in your capable hands. Better and better. Umiejętność ulepszona. O kurczę, ranga trzecia. Certainly didn't expect to get choked by some death mage when I left the stead this morning. That death mage isn't past killing for the information she seeks. And you just gave her a target. A Scylla's handmaiden. I need you to help me or that girl is as good as dead. Light's mercy. You're right. Wait, I know. Captain Asmir at Guard's Watch. He knows the maid. If you head there right away, there may still be time. No czekajcie, bo mamy nowy ten. Wyposaż. Czekajcie, pójdziemy tutaj jeszcze, zbierzemy sobie tą kulę zdrowia. Oh god. Just a stranger passing by. Are you all right? Is there a way I can help? A white-haired woman. She asked me where she could find the crypt of the honored dead. I led her here. She slaughtered my friend. The townsfolk. People died for my mistake. How was I to know she would kill them? I came here, hoping to stop her, but I'm too late. Akarat, forgive me. This is all my fault. Listen, no one blames you. Her actions are her own. But you need to return to God's watch. It isn't safe here. No. No, I won't go back. Please, don't tell anyone you found me, all right? I just want to go back. No wiecie, tutaj gostek mi już... Sobiutki ten barbarzyńca jest, widzę. Dobra, zaraz tam wrócimy. Szkoda, że tylko ten 50 level można zdobyć. Nie, 60, przepraszam. Także to. Jak już mamy 13. Wiecie, to tak się. O, pojawiają się szybko te potwory. Chyba poprawili to, bo czytałem na necie, że potwory się dosyć długo respią. Jakaś bzdura, widzę. Nie wolno wierzyć w każde słowo, które ktoś tam napisze. Okej, mamy obrzeża. A to mamy punkt nawigacyjny posterunku straży. Cmentarz popielny. W sumie to na razie nie ma co się za bardzo oddalać od zadania. Ciekawe, co się stanie, jakbym zginął. Pamiętam, jak to się odbywało w Diablo, w momencie, kiedy ginąłem. Do miasta mnie chyba przenosiło, nie? O, mamy tutaj gniazda. Kurczę, ładny czat. Wyposaż. Zwróć uwagę, że mamy taką poświatę niebieską. ...43-48. Tu mamy, widzicie, tarczę, więc to jest jako druga broń, a tu mamy jako broń do walki, czyli mamy jakby rodzaj tarcza i jedna ręka, długa ręka, lewa, prawa, tak? Coś takiego. O kurde. Da się robić coraz trudniejsza. Co jest? Patrz, nie mogę strzelać. Co to było? Nie mogę strzelać przez chwilę.
Jedynka mi nie działa. O kurde, to się popierdzieliło. Coś się popierdzieliło, nie mogę używać umiejętności. O, kaptur mamy. O, proszę, obrażenia 18, wynik 54. Wyposaż. Dobra, fajnie. Ale gra się zaczyna robić coraz trudniejsza. Więc no, pewnie będzie konieczność zakupu jakichś przedmiotów. No czekajcie, tutaj mnie nie było, nie? R-kę mam, możemy sobie tu przymocować R. Ale koks. Ale zapierdzielamy. Kura się skończyła, ale kurde, fantastyczna. Nowa kusza, 124 obrażenia z 48. Straszny przeskok jest tych obrażeń, tego wszystkiego, wiecie o co mi chodzi. Trzeba dużo grindować, bo całkiem fajne rzeczy mogą zrobić. No i znowu się przyblokowałem. Nie wiem, czy się coś laguje na serwerze, czy patrz, nie mogę strzelać. Kurde. Co to ma być? Coś się chrzani z grą. Lewym i prawym idę do przodu. Nie wiem, czy można to zmienić, bo jest to źle rozwiązane. Gdzie tu mam ustawienia? Sterowanie. Kontroler. Atak podstawowy. Lewy przycisk myszy. Przenieś prawy. Umiejętności 1, 2, 3, 4. Q. Miksturka. RS. Moc specjalna. C. Anuluj umiejętność. No trzeba tu Enter, ok, czyli Enter to jest wywalenie. Wiecie co, bo tak, strzelamy, atak podstawowy lewy przycisk myszy i lewym też się przemieszczamy, a nie prawym. No patrzcie, lewym idę i lewym strzelam, jak Shift nacisnę. No fajne, mogę nagrobki nawet niszczyć, kapitalne. Zawalista sprawa. Shifta używać. Tu stoimy w miejscu i atakujemy. Co, bo ja nie wiem, ile mam apteczek. Aha, 3 tylko. Oh shit. Dobry dotyk. +120. +3 wytrwałość, 3 witalność. Tu mamy siłę woli.
Tu byli, czekajcie, bo tu byli mocni przeciwnicy, to może możemy... Co to się tu wzięło? Cholera, przeciwnik zabił tu przeciwników. Znaczy ten, Boże, NPC, gracz inny. Nie lubię gier na sieć. Między innymi właśnie takiego obrotu sprawy, że jak sobie gram, widzę jakichś przeciwników, chcę ich zabić, a tu przeciwnik podchodzi wcześniej i robi to za mnie. Beznadziejna sprawa. Po co w ogóle... Aby nie, że można przez sieć grać z kumplami. No powinien być... Powinien być wybór. Wielostrzał, ranga trzecia. Czwarta. Fajnie się muci te potwory, powiem wam, o jedno się coś przyblokowało. Kto mnie to próbuje? Jakiś inny gracz. Posterunek straży, bezpieczna strefa. You today. Oh, I see. Well, oh, hello. Please come again. Combining, socketing, polishing, we do it all. Nothing else I can help you with. Do you require magical identification? Goodbye then. Nie potrzebuję. Zbrojownia, co to kurczę jest? Matko. A mogę sobie zmieniać sety, tak? O to chodzi? Mam jakąś księgę, to jest zablokowane w tym momencie. Tu mamy uczennica złotnika, ale nic nie możemy też zrobić. I tu mamy kapitana. A, to jest cała mapa, widzę, widzicie? Punkt nawigacyjny przełom Szalonego Króla, wejdź do przełomu Szalonego Króla. Wschodnie ogrody, to na obrzeża, osuarium. Spoko. What can I do for you? Usługi. Wiesz, który chcesz rozłożyć na materiały do ulepszeń. No to wiem, a to przygrażu mi. Raz informowała. Most appreciated. What can I do for you? Let me guess. Asmir sent you. He knows I can see him, yeah? Well, like I told the last guy. Weapons take time to forge. I'm working as fast as I can. And that's fairly fast, all right? I'm sorry. The stress is eating everyone alive. Here, I've got half the lot done. Just take him to the man. No? Well, good luck out there. You're back. And with half the order, no less. I wish this were enough, but more and more these undead are rising, and my men are tired. Still, thank you. We will make do. Now, I'm certain you didn't come all this way to deliver me a bundle of swords. What brings you to Guard's Watch? I'm looking for Queen Ascilla's former handmaiden. The girl's life is in grave danger. A handmaiden? Gods, I didn't know. Her home isn't far, just up the trail from here beyond the graves.
I'd join you if I could, but... It's all right. I understand. Don't worry. I will find her. Dobra. O, mamy jakieś spodenki. O kurde, zdrowie 608. Wynik 552, wytrzymałość 3, siła 3. Podstawowe zdrowie przedmiotu jest zwiększone o 3 kropka procenty? Nie, 3.0, tak. Dar Azmira, to jest chyba przedmiot, bo to są to są zwykłe, to są magiczne, to są chyba, nie wiem, czy legendarki, czy jak to się tam nazywa. Trochę inaczej się chyba to nazywa niż... O, są przeciwnicy. No i widzicie, przylazł jakiś inny gracz i kuźwa wszystkim spierdzieli. To jest sprawa. Dlaczego ten nekromata nie może przyzywać nikogo? Tylko sam leci. Bez sensu. Aha, chyba miał tam kogoś. Miał tutaj jakieś duszki. Jest jakiś legendarny przeciwnik. Fajnie się gra, tylko kurde, przychodzi jakiś tutaj inny gracz i mi kurde wkurza, tylko to jest popierdzielone. Sam chcę walczyć, nie potrzebuję nikogo do pomocy. Będę chciał z kimś zagrać, to wyraża taką chęć. Powiem wam, to jest popierdzielone strasznie. Ja nie lubię takiego czegoś. A te służki. O! Finally, a little light. Wait. That blood. O kurde, sekret. I'm too late. Nie, co to jest? Służka. No proszę. If that's what you're thinking. Of course you didn't. No, I recognize my old student's handiwork. The body's still warm, too. You may wish to stand back. Reanimation can be unpredictable. Dobra, odsuwam się na bok. Czekajcie, bo w ogóle teraz robimy zadanie służka, tak? Guide my voice to the soul of the recently slain. Return to us, child. We have one final task for you. No! No! Stop torturing me! I didn't do anything! I told you everything! It's all right. No one can hurt you anymore. You are safe now. That woman, the one who hurt you, what did she want? She wanted the location of the Queen's tomb. I told her. I didn't want you. But she made me.
the queen in the old garden, hid her tomb underneath, so no one would ever disturb her rest. I failed, Escilla. I failed my queen. Wiecie co, czekajcie, sobie tu wyjmiemy zadania. A nie ma tu tych wykonanych. Są na razie główne zadania, a nie ma nawet pobocznych. I'll stay here, ensure she's properly interred. You, however, need to get to that tomb. Do not let Lethys near the queen's body. Ooh. Sporo expa. On tam walczył z kimś, czy bił do mnie? I to grobowca królowej. Czego my gra gdzieś? A to tutaj mamy iść. Ale zwróćcie uwagę, żeśmy tutaj jeszcze nie odkryli wszystkiego. A, oczyszczenie zepsucia. Zabij potwory na cmentarzu. O, fajne. Robimy. No i się znowu przyblokowało. Takie zadanko proste, ale wiecie. Na 20. Ej kurczę, no patrzcie, 16 poziom mamy, gramy dosłownie ponad godzinę. No to po 4 godzinach będzie po grze? Ja pierdziu. Słabo to, strasznie. Powiem wam właśnie, że Diablo jest strasznie krótką grą. Trójkę żeśmy przeszli kurde, nie wiem, 14 godzin. Mam nadzieję, że czwórka będzie trochę dłuższa. Ale gra się fantastycznie, naprawdę. Czy to nie wiem, czy ten grobowiec sobie nie zostawimy na następny materiał. O kurde, mogłem tego użyć wcześniej. Ajajajajajajajaj. No i znowu się coś przygotowało. Jak przytrzymamy dłużej... Hello, dear friend. You too must be blessed by Zacharum. The devout have nothing to fear, after all. That, friend, is why the faithless are dead, and we are alive. Still, though our faith is indeed an impenetrable shield, holy relics serve as our armor. And me, I misplaced a certain amulet, the one that has blessed Ashwald's guards for years. It must not be lost, so here I am. It's dangerous out here. Should head back to God's watch. Be around others. Ah, now I see. You do lack faith. Oh, how sad you must be. Those of us whose inner light shines brightly do not fear darkness. That is why you too will join the dead soon enough. Wskrześ gracza.
Niby w jaki sposób miał to oczekiwanie na potwierdzenie wskrzeszenia przez gracza. Nie możemy tego zrobić. O, pojawili się nowi przeciwnicy. No i po cholerę mi gość tu przyszedł pomagać. Ja pierdziu, nienawidzę tego. Wyposaż. How do you do it, adventurer? How does one live like this? One day everything's peaceful, and the next you're fighting off a corpse that looks like your friend. I've nearly struck down 100 of these rotten things. Seen my brothers in arms die to them. All because of some necromancer. Tell me. How do you keep fighting when it eats at your soul? It is not easy. Yet, some of us have the strength to fight back. You're right. I'm injured. I need more time. Oh shit. Oh kurwa. That's still recharging. Ja cię pierdzielę. Ale w dupę dostajemy. O, shit. To nie ma za bardzo co się oddalać od zadania. Prawie bym zginął. Zaczyna się miejsce w jakim pułku. Aha, tu jest grobowiec. Moi drodzy, to chyba będzie dobry moment, żeby zakończyć ten materiał w tym miejscu. Grobowiec królowej Asyrii sobie zostawimy na następny materiał. Chyba, że jeszcze wrócimy. Czekajcie, jak się wracało do tego. Do miasta właśnie i zobaczymy, gdzie się przeniesiemy. A tutaj, czyli najbliżej. Chodzi o to, żeby sobie posprzedawać te rzeczy u Kowala. Bo nam się ekwipunek tutaj zapełnił. O, jeszcze coś tu jest. Sznur siły. Job well done. Dobra, myślę, że to będzie koniec. Koniec drugiego odcinka. Grobowiec sobie zostawiamy na następny odcinek. Zwróć uwagę, że tutaj oprócz tego, że mamy różne lokacje, podlokacje, tak? No to czekajcie, weź na mapę świata. No mamy cmentarz popielnych. No to tutaj mamy jeszcze trochę terenu nieodkryte, więc jeszcze jeden materiał będę pewnie musiał poświęcić, może dwa nawet, żeby to wszystko tutaj zbadać. Także może gra nie jest taka krótka, jak mi się wydaje. Moi drodzy, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać jakiś komentarz, jakieś propozycje, sugestie i tak dalej. Dzięki za wszystko. Pozdro.